Cześć, tu Chemia z pasją, Kinga Cordier. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Witam Cię po dłuższej przerwie urlopowej. Szanowni Państwo, była morfina, była heroina, kokaina. Pora więc na ekstazję. W dzisiejszym odcinku zapraszam Cię do odsłuchania kilku bardziej szczegółowych informacji dotyczących historii powstania MDMA, czyli ekstazji, jak i informacji na temat prowadzonych nad nią aktualnie badań. Jest to 3,4-metylenodioksymetamfetamina, pochodna fenyloetyloaminy. Ekstazji jest narkotykiem stosowanym znacznie częściej w porównaniu z kokainą czy heroiną. Nie powoduje uzależnienia. MDMA, czyli ekstazji, została po raz pierwszy otrzymana w niemieckim laboratorium firmy Merck w 1912 roku. Początkowo nie zwrócono na nią większej uwagi. Miała ona mieć zastosowanie jako środek zmniejszający apetyt, ale inne jej właściwości stanęły temu zastosowaniu na drodze. Za twórcę ekstazji uważa się niemieckiego chemika Antona Kelisza. Prawda jest taka, że syntezował on ekstazji nie szukając narkotyku. Szukał on bowiem sposobu, jak obejść patent firmy Bayer na hydrastyninę, substancję hemostatyczną. W historii MDMA pojawia się też Aleksander Sasza Szalgin. Ten amerykański chemik badał substancje psychoaktywne. Do roku 1966 syntezował ponad 200 substancji psychoaktywnych i większość, uwaga, przetestował na sobie. W 1976 roku wypróbował na sobie również ekstazji. Rok później opowiedział o swoich doświadczeniach psychologowi Leo Zeffowi. Ten z kolei zaczął używać MDMA w psychoterapii. Leo Zeff był tak bardzo zachwycony działaniem ekstazji, że postanowił wrócić do pracy, mimo iż był już na emeryturze. Wracając do Aleksandra Saszy Szalgina, warto tutaj wspomnieć, że wraz ze swoją żoną napisał dwie książki, w których również opisał ekstazji. Oto ich tytuły. Fenetyloaminy, które poznałem i pokochałem. Chemiczna historia miłości. I drugi tytuł. Tryptaminy, które poznałem i pokochałem. Kontynuacja doktora Aleksandra Szalgina z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. W roku 1977 stosowanie MDMA zostało zakazane w Wielkiej Brytanii, zaś w 1985 roku, dokładnie 1 lipca, w USA. Z końcem lat 80. XX wieku MDMA została wpisana na listę nielegalnych substancji psychoaktywnych. Naturalnie występujące prekursory MDMA to safrol, izosafrol oraz piperonal. Safrol i izosafrol można wyekstrahować z sasafrasu. Sasafras lekarski to z kolei drzewo rosnące we wschodniej części Ameryki Północnej. Ekstazji powoduje wzrost pewności siebie, przypływ dodatkowej energii, aktywności, uczucie silnej euforii. Zwiększa się wrażliwość na dźwięk i dotyk. Ciepło innych osób. Należy pamiętać, że ekstazji ma również szereg negatywnych skutków, takie jak rozdrażnienie, zmęczenie, depresja, halucynacje, drgawki czy śpiączka. Przedawkowanie może skończyć się śmiercią. Dlaczego ekstazji powoduje taki ten przypływ euforii i energii? To jest wynik działania ekstazji na neurony wytwarzające neuroprzekaźnik 5-hydroksytryptaminę w taki sposób, że następuje wzrost uwalniania tego neuroprzekaźnika. 5-hydroksytryptamina to nic innego jak znana nam doskonale serotonina. Nad MDMA prowadzone są liczne badania.
w Stanach Zjednoczonych obecnie prowadzona jest trzecia faza badań w terapii MDMA, w terapii zespołu pourazowego. Z kolei w Wielkiej Brytanii projektowane jest badanie, które ma na celu sprawdzić skuteczność ekstazji w leczeniu alkoholizmu. W czerwcu 2020 roku rozpoczęto rekrutację do pierwszego badania w Europie nad skutecznością ekstazji w terapii zespołu pourazowego. Cóż, na koniec tego podcastu, jak zazwyczaj, pasują słowa "wszystko jest trucizną" i "nic nie jest trucizną". Dziękuję i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków.